On przyszedł poróżnić ludzi. Dlatego, że Jezus chce oddzielić tych, którzy chcą Go kochać, oddzielić tych, którzy chcą Boga, od tych, którzy Boga nie chcą. Dlatego też mówię w Ewangelii Jana, że człowiek, który czyni zło, nie zbliża się do światłości, żeby nie wyszło na jaw, że on robi źle. Ale człowiek, który dobrze czyni, on dąży do światłości, czyli co, idzie do Boga, żeby pokazane zostało mu. Brawo! Żeby powiedział brawo! Super jesteś normalnie. Super czynisz, rozumiecie? Bo Bóg też cieszy się. Słuchajcie, wielu ludzi nie ma radości. Wierzących ludzi nie ma radości i ostatnio też z kimś o tym rozmawialiśmy, ale radość polega na tym, że ty wstajesz sobie rano i zaczynasz, przynajmniej to co wiesz, wypełniać wolę Ojca. Co jest napisane w Słowie Bożym? Masz zadres kimś, co mówi Bóg? Odpuść. Przebacz. Módl się za Jego. Przebierajcie się błogosławieństwem. I słuchaj, z wypełniania Bożego Słowa, słuchaj, masz radość. Musisz mieć radość. Bo radość jest wypełniania woli Bożej. Duch, kiedy ty czynisz dobrze, słuchaj, wypełniasz Boże Słowo, Duch, sam Duch Boga, który w tobie zamieszkuje, on daje ci radość. Ty naturalnie z Boga masz radość. Radość Pana jest twoją mocą. Radość Pana jest twoją mocą. Kiedy nie masz radości Pana, spójrz, co robisz. Czy naprawdę cieszysz się Bożym Słowem, cieszysz się tym dniem, cieszysz się, że masz życie, a w ogóle tak naprawdę Jezus powraca.